Tak więc jak już zainstalujemy sobie naszego GPS-a, wlutujemy sobie wszystko, wszystko sobie tam upchamy, te kable i tak dalej, i tak dalej, no to kolejną bardzo ważną rzeczą jest, aby nasz flight controller wiedział, co też mu tam zaszczepiliśmy. Póki co on nawet nie wie o tym, że coś mu tam doczepiliśmy. Także kolejną rzeczą, jaką musimy zrobić, to odpalić Betaflight Configurator. Połączyć naszego quada z komputerem. No i pierwszą rzeczą, jaką musimy sobie zrobić, no to wejść w zakładkę porty. W zakładce porty mamy tak naprawdę wszystkie wolne tak zwane UART-y, czyli te porty, do których się wpinaliśmy. W moim przypadku był to RX i TX numer 4. I tak też jest tutaj to oznaczone jako UART 4. Przechodzimy sobie do tej tutaj zakładki wejście czujnika. Automatycznie jest to opcja wyłączona, dlatego też musimy go teraz poinformować, co też mu tam wlutowaliśmy. No więc wlutowaliśmy mu tam GPS-a. Odpalamy to. Tutaj ustawiamy sobie taką jakby, nie wiem, moc czujnika czy coś tego typu. W moim przypadku jest to ta wartość. Zapisujemy, on nam się tutaj rozłączy, podłączy na nowo, sprawdzamy sobie, czy jest podłączony, no i to w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o porty. Nasz dron, nasz flight controller w tym momencie już wie, że ma coś podpięte, wie, że to jest nadajnik GPS. Kolejną rzeczą, jaką musimy zrobić, to po prostu go skonfigurować. Wchodzimy do zakładki konfiguracja, zjeżdżamy sobie troszeczkę w dół i musimy to włączyć. To normalnie jest też wyłączone. Przesuwamy sobie suwakiem, uruchamiamy tą funkcję, no i zjeżdżamy poniżej. Każdy GPS, każdy odbiornik, każdy jakby nadajnik pracuje na pewnego rodzaju jakimś tam swoim protokole. W tym momencie my mamy tutaj akurat przy tym GPS-ie mamy protokół, który się nazywa UBLOX. Mamy też protokół NMEA albo MSP. W moim przypadku jest to ten tutaj UBLOX. No i pod spodem zaznaczamy sobie opcje, które tutaj jeszcze mam zaznaczone, czyli auto prędkość oraz auto konfiguracja. Auto prędkość włączamy po to, aby nasz flight controller automatycznie dobierał sobie prędkość transmisji, z jaką ma się komunikować między naszym odbiornikiem GPS. Auto konfiguracja jest po to, aby nasz flight controller automatycznie dobierał sobie ustawienia potrzebne do komunikacji z naszym modułem. I to w zasadzie, jeżeli chodzi o tą zakładkę, to byłoby na tyle. Chyba niczego nie ominąłem. Dobra, jedziemy dalej. Aha, jeszcze jedna ważna rzecz, której nie powiedziałem na początku. Tutaj do góry mamy taką zakładkę, taki jakby suwak z podpisem uruchom tryb eksperta. Musimy go włączyć i zaraz Wam wytłumaczę do czego. Poniżej pojawiły nam się dodatkowe jakby zakładki, między innymi ta, której wcześniej nie było, zobaczcie sobie, oraz Failsafe. I to będzie kolejna zakładka, jaką sobie też omówimy. Wchodzimy w zakładkę Failsafe. No i pierwszą rzeczą, jaką musimy zrobić, no to wybrać rodzaj procedury, którą nasz dron ma wykonać po wciśnięciu przełącznika GPS Rescue, o którym też za chwilę zresztą opowiem. Procedurą, jaką zazwyczaj mieliśmy ustawioną bez tego modułu, jest procedura po prostu upadku. W momencie, kiedy stracimy sygnał, stracimy podgląd, tudzież po prostu rozbroimy naszego drona w powietrzu, nasz dron spada w dół jak kamień. Nie wiemy gdzie, nie wiemy w co, po prostu spada. W momencie, kiedy instalujemy moduł GPS, musimy włączyć zakładkę tą, którą mamy tutaj na dole. GPS Rescue. I tutaj mamy podane takie jeszcze wartości. W skrócie też o nich opowiem, to są takie, które są takie najważniejsze z nich.
Pierwsza z nich, angle, jest to pochylenie naszego quada w momencie, kiedy uruchomimy mu procedurę GPS Rescue. Pochylenie, czyli tak naprawdę kąt, pod jakim nasz dron będzie wracać, czyli automatycznie możemy tutaj określić troszeczkę jakby jego pochylenie oraz prędkość. Z automatu jest to ustawione na 32 stopnie, niektórzy zwiększają na 40, ja zostawiam standardową tą 32. Na razie nie będę nic kombinować, zobaczymy co z tego wyjdzie. Początkowa wysokość jest to parametr, który odpowiada za to, na jaką wysokość ma się nasz dron zbić, aby zawrócić i kierować się w kierunku miejsca startu. I ta tutaj opcja jest troszeczkę powiązana z tą tutaj na dole. Ja mam tutaj akurat ustawioną maksymalną wysokość. Jest to wysokość, na jakiej nasz dron będzie wracał. Domyślna wartość tej wysokości to 50 metrów lub też dron będzie wracał na najwyższej zarejestrowanej wysokości, do której zostanie dodane plus 15 metrów, co powinno zapewnić, że nasz dron w nic po drodze nie uderzy. Stała wysokość jest to wysokość ustalona wcześniej jako początkowa i na takiej właśnie wysokości dron będzie próbował do nas wrócić. Aktualna wysokość jest to raczej opcja, której bym nie radził ustawiać, dlatego że jest to wysokość, na której nasz dron będzie wracał w momencie, kiedy zerwie się sygnał. Czyli możemy być aktualnie na przykład na 6-7 metrach, schowani za drzewami, no i w tym momencie nasz dron jak zrobi nawrótkę i będzie do nas wracać, po prostu w te drzewa wleci. Sprawdzanie kontrolne. Jest to opcja, którą też zalecam włączyć. Jest to po prostu opcja, która uniemożliwi naszemu dronowi uzbrojenie w momencie, kiedy nie będzie wystarczającej ilości połączeń z satelitami. Reszta parametrów, jakie mamy tutaj do góry, są to parametry związane już później bardziej z prędkościami naszego drona, czyli prędkości, jakie ma nasz dron osiągać po wciśnięciu guzika GPS Rescue, czyli prędkość wznoszenia, prędkość opadania, wychylenie przepustnicy i tak dalej, i tak dalej. Można oczywiście sobie to pozmieniać wedle uznania, ja zostawiam tak jak jest seryjnie i tyle, jedziemy dalej. Kolejną rzeczą, jaką sobie sprawdzamy, jest zakładka odbiornik i musimy sobie sprawdzić, który AUX jest przypisany pod guzik, pod którym ma się znajdować opcja GPS Rescue. W moim przypadku jest to AUX numer 5 i dalej wchodzimy w zakładkę tryby. Szukamy opcji, która się nazywa GPS Rescue. Ustawiamy odpowiedniego AUXa, czyli w tym wypadku mój AUX 5. No i pozycja, w jakiej on ma się tutaj znaleźć. Ja sobie ustawiłem akurat tak, że w razie czego po przeklikaniu na drugą i trzecią pozycję, ta opcja będzie dalej aktywna. Kolejną zakładką, jaką sobie wejdziemy, u mnie to chwilowo teraz nie będzie działać, ponieważ jestem w pomieszczeniu. Tutaj możemy sobie sprawdzić poprawność działania naszego GPS-a, czyli moc sygnałów, ilość satelit, które nasz GPS odbiera, a i też mapa, która tutaj się pojawi w tym miejscu. No, nie jestem w stanie tego pokazać, ponieważ no, jestem, tak jak mówię, w pomieszczeniu i nie mam tutaj wystarczających możliwości, aby złapać połączenie satelitarne. No i w sumie ostatnią rzeczą, jaką musimy zrobić jeszcze, no to wejść w zakładkę OSD i ustawić sobie to, co ma się nam najważniejszego wyświetlać na naszym wyświetlaczu, czyli zakładkę, czyli informacje o tym, ile mamy połączeń satelitarnych z naszym dronem, odległość od miejsca startu. No i w zasadzie mając te wszystkie informacje, możemy już ze spokojem przystąpić do latania. No i przetestowania tego, jak nam ta praca wyszła. Ja już się osobiście nie mogę doczekać, jak tylko znajdę chwilę wolną, to lecę go przetestować. I o tym oczywiście też zrobię odcinek, także jeżeli ktoś jest zainteresowany, to zapraszam do oglądania. Niedługo, myślę, ten film się pojawi na kanale. Także serdecznie zapraszam, ja się z Wami żegnam i widzimy się już wkrótce. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!